Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybcor, jestem dzisiaj z Spongebob i Milki. Siemanko. Elo, elo. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, są przed nami dwie skrzynki. Ostatnio zrobiliśmy sobie tam nie wybierz złej dziury. Dzisiaj robimy nie wybierz złej skrzynki. Dzisiaj będziecie mieli dwie skrzynki do wyboru. Zieloną albo czerwoną. Możecie pewnie nie strzelać. Zara, ja mam taki łuk, że jak wam wyciągnę zara prostą, to się nakryjecie nogami. Ani jednej strzały nie strzeliłam, bo nawet nie wzięłam łuku. No dobrze, dobrze, ale dobrze, Spongebob, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uwaga, bardzo ważna sprawa. Musicie zagrać teraz na czacie w kamień, papier, nożyce. Oto kto pierwszy. Więc napiszcie coś, co chcecie i na 3-4 piszecie, no. 3-4. Dobra, wygrała Milki, czyli Spongebob zaczyna jako pierwszy. Uwaga, masz dwie skrzynki. Ogólnie tutaj nie musicie się w ogóle chować nigdzie, bo i tak nie widzicie, co ja wkładam do której skrzynki. Ale skrzynkę, którą otworzycie pierwszą, ta jest wybrana. Nie ma zmian po prostu, nie? Nie ma czegoś takiego, że a nie widziałem jeszcze, co tam było i chcę zmienić. Od momentu otworzenia to już jest koniec, więc uwaga, ja teraz wkładam do jednej skrzynki coś i do drugiej coś innego. Jak widzicie, widzowie, tutaj w tym momencie są różne wyzwania na książkach. Mam książki, w których są wyzwania napisane, ale one też są nazwane odpowiednio, więc po prostu widzicie, co tutaj mam. Myślę, że zaczniemy sobie od... od challenge'u... Może zróbmy tak. Okej. Okay. I tutaj... zróbmy... Dobra, dajmy to. Dobra, możesz wybierać. Co jest? Od razu im wziął. Ale no właśnie, czy ty masz jakieś cheaty? Ale dobra, biorę książkę i nie wiadomo, co było w niej. Nie wiadomo, co w niej było, nie wiecie, jaki challenge pominął cię. Dobra, teraz Emilia. Zróbmy tak, może inaczej, może i tak chowajcie się jednak. Idźcie gdzieś tam, stawajcie, żebyście nie widzieli, co ja robię, bo jak ja komentuję, jakie jest na skrzynce, to mi się wydaje, że to może być dla was duża podpowiedź. Więc uwaga, teraz tak, tu dajmy challenge... Dobra, dajmy jeszcze raz ten, bo ten challenge jest fajny, a dla Emilii będzie, myślę, fajny też. I dajmy tutaj... A, tak bogato. Niech będzie. Dobra, Emilia, zapraszam, zapraszam. Wybierz sobie odpowiednią skrzynkę, którą chcesz i, dobrze, i po prostu... I zobaczymy, zobaczymy. Ały. Co. Spongebob, proszę tutaj nie robić takich cyrków. Dobra, która skrzynka? Teraz już mnie tak nie wyczujecie. Nie! Let's go! 7 emeraldów! Ładnie. O nie, najgorzej. Najgorzej. Dobra, dalej nie wiecie, jaki to jest challenge. Dobra, Spongebob, chowaj się tam. Teraz ty. Ej, to jest najgorzej, bo ja teraz muszę rozmieniać. Ej, Spongebob, widzę, że podglądasz. Spongebob oszust. Spongebob oszust, dobra. Ja nie mogę komentować tego, co ja robię w takim razie. Tutaj do tej skrzynki w takim razie dajmy to. A do tej skrzynki dajmy... Dajmy to. Dobra, jest git. Dobra, zapraszam, Spongebob. Dałem znowu ten sam challenge. Od 3 rund daję ten sam challenge do skrzynek, bo po prostu są fajne. Jest! Kurde! Jest, jaki challenge? Przeczytaj. O nie! Przelecia wietrą przez małą dziurę. Tutaj, jak widzisz, idealnie masz małą dziurę w tym, w prezencie. Przez jeden z tych otworów od ja wstążki. Ja pewnie bym umarła na pewno. Dobra, żeby nie było, że ja tego nie zrobię, pokazuję wam, jak to zrobić. Szybki tutorial. To jest łatwe. Przeleciane. Łatwo. Ja nie dobra. Będę pokazywać, jak patrzcie, to się robi. No właśnie dlatego chciałem, żebyś ty to trafiła najbardziej, ale dobra, Spongebob to ma. Dobra, uwaga. Łup. No, to takie łatwe, takie łatwe. Takie łatwe. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no. Uwaga. Podejście drugie. Gdzie on jest? A, tam. Tu, leci, 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 leci. No, oj, 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 chyba nie jest takie łatwe. Oj, 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 oj. Kurczę, szkoda, że ten człowiek jak do Emilii nie trafił. Wiesz co? Bo tam by miał największą bekę po prostu. No, ale dobra. Jeszcze, trzecia próba, jak ci się nie uda, to tracisz elytrę. Nie! Dawaj, Spongebob. Dobra, udało mu się, udało mu się. Jest, jest git. Co straciłeś? Straciłeś diamentową zbroję dla konia. Nie mam konia. No to prawda akurat. Dobra, więc teraz dla Emilii coś muszę dać, więc tak, ten challenge został wykonany. Emilia, gdzie ty jesteś? Idziesz tam, dobra, polazłaś sobie, dobra, no to w takim razie teraz tutaj damy to. To myślę, że całkiem fajne jest, a tutaj myślę, że damy to, to jest dobry challenge. Dobra, zapraszam, Emilia, zapraszam. Zapraszam tutaj do skrzynek i proszę wybierać, uwaga, który zostanie wybrany tym razem. I... Tak jest! Wiadro tak jest, wiadro z wysokości, uwaga! Już ci mówię, jak masz to zrobić. Masz wiadro i elytrę?
Tak. Dobra, lecisz do góry tak, aż nie będziesz widziała ziemi i ściągasz elytrę i lecisz w dół. I mam zrobić wiadro. I masz zrobić wiadro. No to, to nie wyjdzie. No to jeżeli nie, wyjdzie. Nie, to trudno, to trudno. To trudno. Ale tak, żebyś, weź sobie wyleć tak, no żebyś wiem, na pewno wiem. Spadła na jakiś taki płaski teren, nie? Żebyś miała, ale tak powiem. Nie widzę. No dobra, no to leć w dół. Już? Szybcem, no. Się, że tego nie dobra. Zrobię. No ja sobie, że tego nie ściągam. Zrobię. Dawaj. Leci, leci, leci. Co jest? Wyszedł z gry! No to najwyższy serwer. A, o nie, o nie, o nie! Dobra, dobra, czekaj, powtórka, powtórka. Zrobiłeś wiadro? A nie, dobra. Okej, okej, bo tak się zastanawiałem, co się wydarzyło. Bo tak się zepsułaś na chwilę. No dobra, no nie, niestety nie udało się. Trudno. Mówi się trudno. Challenge nie zrobiony w takim razie. Chcesz wiedzieć, co straciłaś? Straciłaś wiadro ze słodkim akserotlem. No to przykro mi w takim razie jest, no, w sumie. Musi ci być przykro. Dobra, SpongeBob, chowaj się, teraz tobie daję coś ciekawego. Dobra, zróbmy tak. Ten challenge został wykonany. Zróbmy może teraz. Dobra, dajemy tak. I tutaj dajmy. Dobra, zróbmy tak. O, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tak, możesz. Ty jesteś oszustka. Dawaj, i tak nie trafisz, nie ma szans. Kurde, trafił to do nieśmiertelności, co jest? No dobra. No wiesz, wiesz, dobra, Emilia, teraz ty się schowaj. I teraz tak. Ja nie mogę rozkminiać tego, gdzie ja wam dawałem, a gdzie nie dawałem. Chowam się. Bo to jest bez sensu. Więc zróbmy tak. I tu dajmy. Tak, dobra. Zapraszam. Idę. Będzie to ciekawe. Mam nadzieję, że nie trafisz. Znaczy, że trafisz. W sensie na challenge oczywiście. Daj mi 64 diamenty. Jest! Dobra, ja już nie pamiętam, co tu dałem. Oddaj 64 diamenty. No, proszę mi tutaj oddać w tym momencie. Masz tam siebie? Grała. No, na szczęście, czekaj. No dobrze, no to ja czekam. W takim razie ja dla ciebie już przygotowuję SpongeBob kolejne challenge, więc uwaga. A straciłaś ogólnie zenchantowane złote jabłko, nie? Więc taka sytuacja. Dobra, uwaga. SpongeBob, gdzie ty jesteś? Lecamy. Czekaj, bo przychodzę z diamentami. A tam, dobra, dobra, dobra. Dobra, daj mi te diamenty, no. Dobra, dzięki wielkie. To ja od razu te diamenty dam ci, SpongeBob. Masz. Dobra, możesz przyjść. Jak to było? Nie wiem, co chcesz zanucić, ale wybieraj skrzynkę po prostu, nie? Co jest grane? Ale ja chciałem go strollować, bo byłem święcie przekonany, że on podgląda jakoś. I jeszcze tutaj podszedłem do tej skrzynki i chciałem mu dorzucić coś. No ale dobra, trudno, Emilia, teraz... Może idźcie tu za ten. Tu, łatwiej mam będzie. Za to chodzić. Dobra, uwaga, kolejną skrzynkę daję, więc teraz tak, dla ciebie, Emilia, dajmy może, dobra, dajmy to. I tutaj dajmy, a proszę, taki prezent. Dobra, zapraszam. Proszę sobie wybrać skrzynkę. Dobrze. Naprawdę, ja mam tylko pecha. Problem jest tylko taki, że nie mam kowadła tutaj, więc muszę szybko polecić po kowadło, bo nie przygotowałem sobie kowadła na odcinek. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz się ogarnię. Więc już tam ustaw się gdzieś przy jakiejś wysokości, tak żeby to kowadło zabolało w głowę. Okej. Okay. Dobra, yo, biorę prezent, kowadło. Nie, możesz pod glonem gdzieś tam stanąć, tam myślę, że to jest git. Chyba, że pod domem SpongeBoba, tak żeby ciężko, z większej właśnie... wysokości dostała. Myślałam, że pod naszym domem tam. A, no dobra, pod dobra, dobra. Pod skina chodźmy. O, tam, pod skina, tak jest, lećmy pod skina. To jest to, to jest to. Dobra, i musisz wiedzieć, gdzie stanąć, musisz stanąć przy całkowicie tutaj pode mną, czyli to jest, nie tu, tu. I tak jak się kończy noga. Tutaj, no. Serwuję. Dobra, jest git, uwaga. I... lecym! Wow, mega funny. Zabiorę ci te itemy, żebyś miała tam, żebyś nie musiała tu już lecieć. Dobra, kolejny challenge zrobiony. No, no Emilia, no takie są zasady gry, no niestety. Czasem ktoś musi upaść, by inni mogli żyć. Dobra, oddaję ci to, co było twoje. Nie wiem, co było twoje w sumie. Kurczę, to było chyba twoje.
tu trochę... O kurczę, wrzucili za dużo fajerwerek. Oddaj mi troszkę fajerwerek. Proszę, elytę mi jeszcze oddaj, jabłka złota. A, elit... Nie mam elytry. Nie mów, że ją znowu straciłeś. Ale nie mam, serio, elytry twojej. A tam miałaś ze sobą? To gdzieś musiała złote wypaść. Złote jabłka. A złote jabłka mam trochę, no. Już ją wezmę. Ile miałeś złotych jabłek? Nie wiem, z 30. O, no dobra, to masz. Mam elytrę. No to przynieś tą elytrę, dobra, a ja ustawiam ci teraz SpongeBob. A, zobacz co straciłaś ogólnie, nie? Tu. Aha, no excuse me. Fajne ciasto i ten ogólnie, dobra. Zostały mi ostatnie 4 challenge, więc musimy się ich wszystkich pozbyć, więc tak. Nie podziękujesz? Dziękuję, SpongeBob. Kuba. Dobra, SpongeBob, możesz wybierać skrzynkę już. Już? Tak. Super! Aj! Skocz... Nie! Jak, gdzie jest to? Pod wodą przez minutę. Nie. Zapraszam do wody. Na minutę. Let's go! Idziemy, zobacz. No to trudno. Mówi się trudno i że ale jesteś gąbka. Ale ten totem z ręki, SpongeBob. Nie! No nie, no może użyć, jak wygrał. Wygrałem. Excuse me. No nie wygrałaś to temu, to trudno, wiesz. No a ja nie miałam. Dobra, pod wodę. No. No dobra, czekaj, wezmę minutnik. Ale ty i tak zginiesz, to nie ma znaczenia. No, uwaga, 3, 2, 1, 0, start. No i co? No i sobie leży. Jak tam SpongeBob? Bul, bul, bul. Oj tak. Ale i SpongeBob się rusza, to jest niesprawiedliwe. O nie, no, a nie no, może pod wodą teoretycznie może. Ej! Ej, oszust! Dobra, oszust, zostało oszust. Nabrane powietrze, zostało nabrane powietrze. Zostało nabrane powietrze, oszust. Zużyłem mu totem. Ale jeszcze to nie mam. Ale to przeszkadzała ta kupa jedna. Ja nie po co mi zabudowała. Ja po prostu chciałam ci pomóc, żebyś się nie ruszał może. Dobra, ale totem został mu zabrany, czyli to tak jakby zginął w sumie. Kupa. Więc git, lecimy z powrotem. Stracił totem, to jest najważniejsze. Dobra, dla Emilii teraz ustawiam. Zostały mi ostatnie 3 challenge. Zróbmy to może... Żebyś najgorsze wtrafiła. Dzięki SpongeBob, wiesz. I dajemy też tak. Dobra, Emilia, możesz już skrzynkę znaleźć jakąś. Coś się zabrać sobie, wybrać. O, znaleźć. Właśnie stoper mi zadzwonił, że minuta minęła. Dobrze. Idealnie. Ja pierniczę. Skocz do lawy. Co miałam? 40 emeraldów. Tylko lawa. O, lawa jest tam. Dobra, lecę po lawę, szybko. No przestań, SpongeBob. A ja mam pytanie. Tak? Czy Milki wygrała jakieś jabłka? Nie. Chyba, a co? To dlaczego je zjadła przed lawą? A nie, bo ona miała swoje. Żeby jeść, co? Mam swoje. A ty sobie mogłeś na elytrze latać, jak miałeś wyzwanie elytru. Nie musiałeś iść do niej do endu, więc tutaj spanczyło przestań. Tutaj tak się odzywać. Dobra, uwaga, ja, Emilia. Zapraszam tutaj, mam lawę. Ała, no to dawaj mi tą lawę. Tutaj jest pan w ogóle z tych utworków. No SpongeBob! No szczerze, co? SpongeBob jest oszustem. SpongeBob, proszę tutaj nie robić takich cyrków. No dobra, nic nie robię. Moby, trzeba się pozbyć mobów. Dobra, zapraszam, Emilia. Ale, no dobra. Wskakujemy do środka. Aha, i mogę sobie wyjść stamtąd? Co? Aaaa! Zombie! Ała! Ej, halo! Umieram! Jaki ty jesteś po prostu? Ale mega zabawa. To nie było śmieszne. Mnie to mega bawiło, dobra. Gdybyś ty tam był, to byś płakał. Jest super. Nie, no to się dzieje. Ja jest super, Emilia, dobra, śmiele. Kolejny challenge poszedł. Uwaga, teraz SpongeBob, musisz iść tam dalej. Okej. Okay. Już możesz wracać. No to po co szedłem? Żebyś nie patrzył w tą stronę i żebyś nie wiedział, co gdzie jest. Skocz z wysokości! I teraz patrz, prosta sprawa, lecisz letra do góry, ściągasz letrę, tylko nie możesz użyć wiadra. Kurde! Po co mi one? Straciłeś zaczatowane jabłko. Dobra, dawaj, let's go do góry. Raz, dwa, trzy. Ściągamy letrę. I łamiemy girę. Dobra, on do wody leci. A nie... Nie doleciał. Dobra, i Emilia. Ostatni challenge. Teraz jest dobra, walka tak naprawdę, bo jeżeli Emilia dobrze trafisz, to ten challenge może mieć SpongeBob, nie? A jeżeli źle trafisz, to ten challenge będzie miał...
to ty będziesz miała po prostu, nie? No dobra. Dobra, zapraszam. Okej, z chips są. No. Która zostanie skrzynka wybrana? No to wybierz. Kurde! Ja wierniczę. Dobra, challenge przychodzi na SpongeBoba. SpongeBob, gotowy? Ja dobra, stawiam tu, wkładam do skrzynki. I nie patrz na razie, co to, co jest tam. Dobra, SpongeBob, chodź, szukaj do skrzynki, zaglądaj do skrzynki. To moje diaksy. Brawo, no, otrzymałeś to, co straciłaś. Dobra, SpongeBob, wybieraj, albo masz challenge, albo wiesz. Kurczę, trafił, dobra, Emilia, przechodzi to na ciebie. Więc uwaga, zobaczymy, gdzie jesteś, Emilia, idź się schowaj. Nie podglądaj. No bo tak. No nie wyglądam, no. Dobra, chodź. Dobra, jeju, to już nie ma sensu. Kurde! Nie! Co masz? No wygrała, jabłka, teraz ty sparzą. Na ciebie przychodzi challenge. Musimy ten challenge zrobić, ten challenge jest najfajniejszy. Dobra. Teraz się wystrzelę z wszystkich rzeczy moich. Dobra, chodź, SpongeBob. Co, czemu ona tak fajnie dostała jakieś 15 złotych jabłek? Ile? No, ale ty też dostałeś teraz 15. Ha, jabłuszko! Excuse me. Czy jak to jest możliwe? Dobra, no dawaj, chowaj. Dobra, no. Już? Tak. No nie! Wszystko tracę teraz. Wszystko tracę. SpongeBob, teraz ty. Dobra, uwaga. Nie wiem, co grę. Dobra. Dobra, teraz musi się to udać. Musi się to udać. Dobra, zapraszam, SpongeBob. W końcu, jest! Teraz uwaga, przeczytam ci, co masz do zrobienia i teraz uwaga, lecisz, bo tak. Masz 30 sekund na schowanie się, reszta po tym czasie na ciebie poluje. 30, 29, dobra, odpalam sobie stoper, żebym widział mniej więcej. No i mamy czas. Według mojego zegara mam 20, nie? I ogólnie Emilia to jest tak, teraz jak minie czas, on się schowa, lecimy go szukać i jak go znajdziemy, to musimy go zabić, po prostu. Więc okay, taki, to jest najprzyjemniejszy moment tego odcinka. Manhunting. Jak tam, SpongeBob, ci idzie? Możemy cię już szukać? Jeszcze nie. Jaki jest, kurde, skupiony. Szuka miejsca. Ale bardzo ważne jest to, że nie możesz się zakopać nigdzie. Wiesz o tym? Wiem. Ktoś tam domofon dzwoni? Do mnie kurier dzwoni. Let's go. Dobra, szukamy dobra, go. Dobra, dawaj. Szukamy, uwaga. Szukamy już, dobra. No. A ile czasu? Nie wiem, no szukamy cię, dopóki cię nie znajdziemy i cię nie zabijemy, no. Będzie trwa godzinę. To powiedz, wskazówka. Palię nowo i tyle. No, palię nowo i tyle. No dobra, no to w takim razie... Miłego szukania. Ja nie mogę. Ej, kurde, no to będzie ciężkie. Ej, szybko, ja muszę iść do kuriera. No to idź. Dobra, idę do kuriera, zyby. Kurde, nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest? A czekaj, budynek czy nie budynek? On nie chce nic podpowiedzieć. Nie powiem. On nie chce nic podpowiedzieć. Na basenie Paliona siedzi, nie. Dobra, nie, wchodzę do Paliona, zobaczę, czy on tutaj coś nie ma. Au. Kurde, gdzie on jest? Mam go. Paliona? Mam go. Upsik! Au. Jest na strzała. Okej. Okay. Kurde, jak było blisko. Ja w niego normalnie wjechałam już. No skurcze. Wow, strzelają. No nie, nie wytrzymam. No co jest? Nie mogę w niego trafić. Tak. Stresuje mnie to. Ja nie mogę, mnie też jest taka zestresowana. Jest! Ale dostał! Ale dostał ciosa, jak się rozsypał! Dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elo!